Chciałbym Państwa serdecznie powitać na ostatniej sesji drugiego Kongresu Forum Postępu. Wspólnie w gronie organizatorów podzieliliśmy już jakiś czas temu, że nie może zabraknąć naszej progresywnej dyskusji do wymiaru europejskiego. I myślę, że to była dobra decyzja, nie tylko dlatego, że teraz będziemy o tym dyskutować, ale także z tego powodu, że jak się przysłuchiwałem zarówno pierwszej sesji, jak i wszystkim dyskusjom, tym takim grupom roboczych, to te tematy europejskie się przebijały w zasadzie w każdym wątku, w tych wszystkich dyskusjach sektorowych. Także widzimy, jak bardzo nastąpiła internalizacja tego tematu europejskiego do polskiego dyskursu politycznego i przynajmniej w tych naszych i organizacjach progresywnych, i tych postępowych środowiskach politycznych tej europejskości nie może zabraknąć i rzeczywiście nie zabrakło. Usłyszeliśmy wiele postulatów, niektóre bardzo daleko idące, związane na przykład z euro, żeby uczynić to euro bardziej takim społecznym, lewicowym. Myślę, że te tematy i ten wątek na pewno też powróci w tej dzisiejszej, ostatniej naszej dyskusji. Musimy ją prowadzić bardzo sprawnie, dlatego poinformowano mnie, że mamy około godzinki czasu. Nie chcemy też, żeby tutaj to nasze grono się zmniejszało, bo wiemy, że to jest sobotnie popołudnie, ładna pogoda, czas działkowy. Także chciałbym, żebyśmy bardzo sprawnie poprowadzili naszą dyskusję. Ostatnia taka uwaga, już przed przekazaniem głosu naszym dyskutantom, że nasza dyskusja mieści się jakby w tej formule refleksyjnej 60-lecia Traktatu Rzymskiego. Dlatego, że to z jednej strony oczywiście było wielkie świętowanie w całej Europie, czyli 60-lecie podpisania dwóch najważniejszych traktatów rzymskich, ale z drugiej strony było to też zamknięcie takiego okresu zarządzania kryzysowego w Europie. Także oczywiście była świadomość tych różnorakich kryzysów, kryzysu euro, kryzysu ekonomicznego, finansowego, wreszcie tego chyba, no, tego uderzenia najbardziej bolesnego, czyli Brexitu. Natomiast jest świadomość wśród nie tylko elit, ale też społeczeństw europejskich, że no musi nadejść okres przewartościowania. Czyli nie może być tak dalej. Rośnie również świadomość konieczności przeciwstawiania się tym siłom populistycznym i nacjonalistycznym, które no, w Europie podnoszą głowę. I ta świadomość jest rzeczywiście i w stolicach, jak i w samej Komisji Europejskiej. Jest to widoczne również w tych dokumentach Komisji, które zostały w ostatnim okresie przedstawione. Chciałbym, żeby w naszej pierwszej rundzie przyświecały słowa Nicolasa Enkelmana, jednego z najbardziej znanych na świecie specjalistów od globalnego zarządzania i też treningu personalnego, który powiedział, że jeżeli ktoś myśli o problemach, to ma problemy. Jeżeli ktoś myśli o rozwiązaniach, ten te rozwiązania osiągnie. Mam nadzieję, że właśnie w tej naszej dyskusji takie konkretne rozwiązania będziemy w stanie zaproponować. Grono mamy kompetentne i reprezentatywne, również pod względem gender, z czego bardzo się cieszę. I wśród naszych dyskutantów jest tutaj od mojej lewej strony pani Magda Leszczyna-Rzucidło z Centrum imienia Daszyńskiego. Witam ją serdecznie. Pani Magda przyjechała z Gdańska, także dziękujemy również za ten wysiłek. Świetnie tutaj znany Andrzej Rozenek, którego nie trzeba przedstawiać. Witamy serdecznie. Maria Skóra, która odbyła chyba najdalszą drogę spośród nas wszystkich, ponieważ bezpośrednio z Berlina pracuje tam w Centrum Progresywnym. Miałem już okazję i przyjemność brać udział w przedsięwzięciu, także cieszę się, że dzisiaj możemy się zrewanżować. Witam serdecznie. Last but not least, Andrzej Szejna, były poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej do spraw międzynarodowych. Witam serdecznie. Na początek chciałbym prosić taką krótką refleksję właśnie, taką konkretną, o konkretne postulaty. Jakie Państwo byście widzieli postulaty dla Polski w Unii Europejskiej? Mogą to być postulaty zarówno jeśli chodzi o takie strategiczne, odnoszące się do pewnych zamierzeń politycznych, jak też propozycje sektorowe, czy też instytucjonalne, bo jak wiemy, ta Europa składa się z tych wielu kręgów, wielu płaszczyzn. Nie możemy tutaj narzucać jakby tylko jednego wymiaru tego postępu w naszym tytule. Także zaczynając może od pani Magdy, jakie trzy konkretne postulaty dla Polski w Europie? Dziękuję bardzo. Trzy postulaty. Ciężko było wybrać, nie ukrywam, ale trzy, które w mojej opinii najważniejsze, mogą się przyczynić do
do rozwoju Unii Europejskiej w tym duchu postępowym, socjaldemokratycznym. Po pierwsze, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i roli, jaką odgrywa społeczeństwo europejskie w Unii Europejskiej. Coś, co w krajach Europy Zachodniej, coś, co w krajach skandynawskich jest już dość naturalne, ten trzeci sektor, który jest bardzo silny, jest traktowany na równi z sektorem publicznym i z partnerami biznesowymi. U nas w Polsce ciągle jeszcze troszkę tak traktowany po macoszemu, nie do końca rozwinięty. Natomiast ma on bardzo, bardzo duże znaczenie dla rozwoju Unii, choćby dlatego, że po prostu aktywni obywatele to są obywatele, którzy mogą prowadzić dialog w sposób tolerancyjny, w sposób postępowy, mogą działać w sposób solidarny. Już Hrabia Kamil mówił, że przecież społeczeństwo obywatelskie to jest tak naprawdę najlepsza szkoła później do bycia dobrym politykiem. Politykiem, który wywodzi się od ludzi, pracuje dla ludzi. W związku z tym zdecydowanie ten sektor właśnie trzeci, społeczeństwo obywatelskie, które we wszystkich politykach unijnych jest zawsze zapisane, że ma być brane pod uwagę, konsultowane, ale rzeczywiste wzmocnienie tego sektora. Druga rzecz, konsekwentne realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju, czyli Sustainable Development Goals, tak, cele zrównoważonego rozwoju przedstawione przez ONZ, które właściwie w całości wyczerpują socjaldemokratyczną politykę. Mówią o ludziach wykluczonych, o zwalczaniu ubóstwa, o kwestii równości kobiet i mężczyzn. To są wszystko nam bliskie tematy. To są tematy związane z ekologią, z innowacyjnością. Tej dyskusji nie może zabraknąć w Unii Europejskiej. Tą dyskusję powinna na pewno inicjować postępowa lewica. I żeby mówić tak króciutko, zmiana instytucjonalna, którą bym proponowała, skoro mówimy, że wybory to święto demokracji, dajmy tej Unii jeszcze więcej demokracji, proponowałabym powszechne wybory na szefa Rady Europejskiej, które sprawiłyby, że mieszkańcy czuliby rzeczywiście tą Unię bardziej, byliby jej bliżej, bo dzisiaj jest tak, że my odkładamy sprawy unijne jako te z perspektywy brukselskiej, natomiast właściwie nie czujemy się z nimi związani i też frekwencja do Parlamentu Europejskiego jest tego najlepszym dowodem, więc włączenie większej części społeczeństwa poprzez właśnie danie im dodatkowej możliwości wyboru na przykład szefa Rady, może też na przykład rządu europejskiego wybieranego przez Parlament. Dziękuję bardzo. Bardzo konkretne postulaty. Andrzej Rozenek, 3 minuty i 3 postulaty. Bardzo dziękuję. Ja się chyba do jednego ograniczę, ale takiego, który być może załatwia większość problemów. Bo moim zdaniem postulaty powinny odpowiadać bieżącym problemom. Największym problemem, z którym Unia Europejska się zmaga w tej chwili, jest fala emigracji, fala uchodźców. Problem w skrócie polega na tym, że ludzie wierni chcą żyć lepiej. Dlatego czasem ryzykują nawet własne życie, żeby przebyć morze i dostać się do upragnionego raju, dla nich tym rajem jest Unia Europejska. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Żeby rozwiązać ten problem, trzeba zrozumieć jego przyczyny. Dlaczego tym ludziom tak gwałtownie się pogarsza sytuacja bytowa? Bo ona mu się pogarsza. Ano dlatego, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. Następuje w południowych regionach, w regionach wokół Zwrotnika, następuje walka o wodę, o żywność, kurczą się zasoby. Siłą rzeczy ten problem będzie narastał, bo tych zasobów będzie coraz mniej. Nas jest już 8 miliardów, za chwilę będzie 10 miliardów. Tego problemu się nie rozwiąże stawiając płoty, jak chce Donald Trump. Tego problemu się nie rozwiąże stawiając działa na granicach, które będą strzelały do tych pontonów z uchodźcami. W ten sposób tego nie rozwiążemy. Ja nie jestem optymistą. Uważam, że niestety współczesna klasa polityczna, również lewica, z żalem to mówię, nie jest w stanie mówić na ten temat w sposób racjonalny i szczery. Bo szczera odpowiedź powinna być taka. Zostawmy wszystkie inne problemy, zajmijmy się katastrofą klimatyczną. To, o czym mówił szczyt klimatyczny w Paryżu, to, o czym mówił prezydent Obama tuż przed ustąpieniem ze swojego stanowiska, to są najważniejsze rzeczy dla całego świata. A reszta to już jest tylko pochodna. Bo klimat, który zmienia się w przeciągu 100 lat w ten sposób, że wzrasta nam temperatura o 4 stopnie, to jest katastrofa. To oznacza śmierć cywilizacji.
I jeżeli nie zaczniemy o tym mówić, nie mówię tylko o lewicy, wszyscy politycy nie zaczną o tym mówić, to za chwilę będzie za późno, żeby przeciwdziałać. Przeciwdziałanie musi być, to nie może być jednostkowe przeciwdziałanie. To żadne jedno państwo sobie z tym nie poradzi. Cała społeczność międzynarodowa musi wspólnie zacząć przeciwdziałać temu, co nas czeka. Unia Europejska jest chyba najlepszą z możliwych struktur w tej chwili na świecie do tego, żeby o tym głośno mówić. Dlaczego? Dlatego, że ta znienawidzona biurokracja, która jest w Unii Europejskiej, jest w stanie udźwignąć ten problem od strony formalnej, myślowej, od strony zorganizowania tego całego oporu przeciwko katastrofie klimatycznej na świecie. I to jest rola Unii Europejskiej. Tak, przepraszam, że tak wzniośle, ale skoro jest panel poważny, to rozmawiamy jednak o bardzo poważnych, o tych gruntownych, o podstawowych problemach, które stoją przed całą ludzkością. Unia Europejska jest w tej chwili największą gospodarką na świecie. Ta gospodarka oczywiście jest powiązana z innymi gospodarkami, ale ona może dyktować warunki. A jeżeli może dyktować, to znaczy, że jest ostatnią szansą w tej chwili na to, żeby ten klimat, a co za tym idzie całą Ziemię, czy świat, który znamy, uratować. Czasu zostało niewiele. Zegar wskazuje za 5:12. Jeżeli teraz się nie ostniemy, to nasze dzieci, a na pewno nasze wnuki, prawdopodobnie obudzą się w prawdziwym wieku. Dziękuję. Myślę, że bardzo poważny rzeczywiście postulat, nawet więcej niż ten jeden, o którym powiedziałeś. No, emigracja, myślę, do przesłania, że emigracja nie jest problemem, ale jest tak naprawdę częścią życia. Nie jest problemem, który można rozwiązać, to znaczy czymś, czym trzeba zarządzać w sposób efektywny. I druga ta część, czyli ten wymiar ekologiczny, który też tutaj wcześniej się pojawiał w wypowiedzi pani Marki. Maria Skóra, twoje 3 propozycje. Dziękuję. Ja również odniosę się tylko do jednej propozycji. Mam nadzieję, że to, co chcę państwu powiedzieć, nie odbiorą państwo jako kontrowersyjne, patetyczne, czy nie daj Boże, egzaltowane, ale jeżeli mówimy o rekomendacjach dla Polski na szczeblu polityki europejskiej, to obawiam się, że zanim zasiędziemy do stołów negocjacyjnych i będziemy planować strategię, Polska musi przede wszystkim w tym momencie odzyskać wiarygodność. Obawiam się, że Polska straciła wizerunek partnera przewidywalnego, zrównoważonego, poważnego, nastawionego na poszukiwanie konsensusu. Mówię to być może jako osoba obserwująca sytuację z zewnątrz niejako. Obawiam się, że wysiłek wielu polityków, zarówno lewicy, jak i liberałów, którzy mimo dzielących ich różnic ideologicznych byli zgodni co do tego, że wypracowanie pozycji Polski, silnej pozycji Polski w Europie jest celem nadrzędnym. Mam wrażenie, że ten wysiłek idzie w niwecz przez ostatnie 2 lata. Przepychanki z Komisją Europejską ze względu na i uwagi dotyczące praworządności w Polsce, spektakl, jakiego byliśmy świadkami przy okazji wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Obawiam się, że zanim to musimy odzyskać niestety twarz w Europie. Świetnie, ja myślę, że wrócimy zaraz w drugiej rundzie. Andrzej Szejna, prosimy. Ja myślę, że to jest trudne pytanie, które postawiłeś, ale rzeczywiście pani Maria zaczęła od rzeczy najważniejszej, bo co z tego, że postawimy sobie pewne pytania i zadania, skoro ten rząd przez najbliższe lata tych zadań i tych problemów nie rozwiąże, tak? Ponieważ ten rząd te problemy stwarza. Wystąpienie pani premier Beaty Szydło w Sejmie było wręcz niewiarygodne. Było wystąpieniem tylko antyeuropejskim, ale pogrążającym Polskę, moim zdaniem, w opinii naszych partnerów zagranicznych. Sformułowanie, że Polska musi powstać z kolan, przepraszam, Europa musi powstać z kolan i że Polska powstała z kolan, jest takim sformułowaniem nie tylko populistycznym w stylu Marie Le Pen, ale jest sformułowaniem absolutnie bez treści. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nie będę rozwijał tematu, o którym powiedział pan poseł Rozenek, ale domniemuję, że zapoznał się z niedawno prezentowanym filmem, który dotyczy właśnie wpływu zmian klimatycznych na konflikty i tak naprawdę, że zmiany klimatyczne, powodujące zmiany społeczne są jednym z najważniejszych
powodów kryzysów później politycznych, również takich, jakim mamy się do czynienia, czyli w Syrii. Ten temat mogłoby rozwinąć. I to jest bardzo ważna sprawa, pośrednio uderzająca w Polskę, choć tego sobie jeszcze dzisiejszy rząd, a być może przyszłe, nie zdają sprawy. Z punktu widzenia Polski dzisiaj najważniejszą kwestią jest jak najgłębsza integracja. Im ta integracja będzie dalej postępować, a my w tej integracji będziemy uczestniczyć, tym to jest gwarancja sukcesu i gwarancja, po pierwsze, bezpieczeństwa szeroko rozumianego w stosunkach z Rosją i bezpieczeństwa energetycznego, w którym mieści się również kwestia energii odnawialnej. Zobaczmy pewną spójność wypowiedzi populistów, takich jakim jest pan prezydent Donald Trump, mówi clean coal. To bardzo śmieszne sformułowanie, czysty węgiel. Prawda? To samo mówi polski rząd. Najważniejszy jest węgiel. Zabija energię odnawialną. Nie blokuje co prawda rozwoju biogazowni, bo to jakby jest troszkę wewnętrzna polityka wymierzona w polskie strony sportowe, ale za chwilę wszelkie zobowiązania przyjęte przez Polskę dotyczące pakietu energetycznego, dotyczące czystej energii będą naruszone. I kolejna kwestia bardzo istotna, już ściśle dotycząca bezpieczeństwa, którą obserwujemy na dniach, bo to, o czym dzisiaj dyskutujemy, jest bardzo dynamiczne. To dzisiaj takie wysuniemy postulaty, jutro może być inaczej. Po szczycie NATO zachowanie prezydenta Trumpa, i to wszyscy w sposób oczywisty zauważyli, jest dowodem braku gwarancji i zmiany tego układu sił. I to nie chodzi o to, że pan prezydent Trump powiedział, iż poszczególne kraje mają minimum 2% PKB przeznaczyć, bo to może i jest postulat słuszny. Ale pan prezydent Trump po raz pierwszy nic nie powiedział o artykule 5, czyli o zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Więc pomimo, że oczywiście są w kontekście te sprawy, związków z Rosją, wpływu na kampanię, zięcia, one dodają pewnego smaku. Mam nadzieję, że jest tylko taka kampania dzisiaj, troszkę przed wyborami do Izby Reprezentantów Senatu, ale wydaje mi się, że Europa powinna zrozumieć, że będzie za chwilę pozostawiona sama. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa szeroko rozumianego. I jedyną odpowiedzią, która będzie korzystna z punktu widzenia Polski, jest po pierwsze głębsza integracja, rzeczywista wspólna polityka bezpieczeństwa energetycznego i trzecią sprawą jest oczywiście strefa euro, o której mówimy. No nie mamy wyjścia. My do tej strefy euro musimy wstąpić jak najszybciej. Oczywiście postulaty na mądrych, słusznych, korzystnych zasadach to są postulaty, powiedziałbym, nie tyle życzeniowe, ale pewnej gry strategicznej, bo to my zdecydujemy, w którym momencie, w jakim poziomie rozwoju gospodarczego. A chcę powiedzieć, co nie jest oczywiście zasługą rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale pewnego ciągu zdarzeń, tak jak spadek bezrobocia i wzrost gospodarczy za czasów Platformy, PiS-u i Platformy nie był zasługą tych rządów. Przecież Komisja Europejska opublikowała raport, według którego za 2-3 lata bezrobocie w Polsce to będzie 4,5%. Więc to nie są dzisiaj te rzeczywiste problemy. Problemem będzie oczywiście wyrównanie płac. Więc dzisiaj polskim celem, polskim strategicznym celem powinno być jak najgłębiej integrująca się Unia Europejska i uczestnictwo w tym projekcie głębokiej, silnej integracji. No właśnie, a chyba w tym polega cały problem, że oczywiście my tu jesteśmy przeświadczeni, że Polska powinna być w tym wewnętrznym kręgu integracji, ale z drugiej strony mamy to strasznie wręcz końską dawkę antyeuropejskości ze strony polskiego rządu i przy takiej dawce niestety istnieje zagrożenie dla życia konia. I oczywiście ta zmiana polityczna, ona może nastąpić, natomiast być może te straty będą ciężkie do odrobienia, to o czym powiedziała Maria Skóra. Jest pytanie, jak odzyskać wiarygodność. W jednej z ostatnich dyskusji na podobny temat ja akurat przytoczyłem takie dwa przykłady, kiedy to się udało. To był przykład Słowacji lat 90. i takiego premiera, który był takim politycznym prototypem Kaczyńskiego, czyli Władimira Meciara. I Słowacja wypadła z pierwszej tury rozszerzenia NATO i potem się jednak udało w krótkim czasie, również dzięki bardzo silnemu poparciu innych państw Grupy Wyszehradzkiej, jednak tą wiarygodność odzyskać. I drugi przykład to Austria, Jurga Haidera, która, jak pamiętamy, była izolowana przez kilka lat, to był rząd Wolfganga Schussela, ponieważ Europa nie akceptowała ksenofobicznych i nacjonalistycznych postulatów partii Haidera. Także pytanie do panelu, czy,
Czy jeżeli będzie zmiana polityczna, jeżeli uda się PiS odsunąć od władzy, co trzeba zrobić, żeby jednak tą proeuropejskość utrwalić? Bo to moim zdaniem nie jest tylko kwestia euro. Bardziej mi tu intencja odpowiada to, o czym mówiła Magda, czyli właśnie wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. I może ponownie do pani Magdy Leszczyny, bardzo proszę. Ja się absolutnie zgadzam, że największym teraz problemem, tak, jeżeli chodzi o te 5 scenariuszy, które nakreślono w Białej Księdze, oczywiście mój wymarzony to by była kontynuacja jak najmocniejszej integracji europejskiej. Ale ten, który wydaje się najbardziej realny, patrząc na aktualną sytuację polityczną, to jest scenariusz Europy dwóch prędkości, czyli ci, którzy chcą więcej, robią więcej. I dla nas w obecnej sytuacji jest to katastrofa, ponieważ poprzez politykę PiS-u jesteśmy skazani na peryferię, tak? Jesteśmy skazani na alienację polskiego interesu i polskiej sprawy w Unii Europejskiej i nie załapiemy się do tego grona państw, którzy chcą więcej i robią więcej i oni nam tak odjadą daleko, że my już nie będziemy mieli potem czasu nadrobić. Więc co możemy robić? Ale co będzie, jak się nie załapiemy, bo to jest w tej chwili realne zagrożenie, że jednak się... W mojej opinii się nie załapiemy, niestety, przepraszam za pesymizm, ale z aktualnym rządem ja nie widzę możliwości. Nam się wydaje, że my tupiąc nogą jesteśmy w stanie pokazać jakąś silną twarz Polski w Europie, ale wszyscy widzimy, że to nie działa w ten sposób i to na pewno nie będzie działało i Europa pokazuje i będzie nam pokazywać, że nie w ten sposób, nie tędy droga, tak? Bo do zaznaczenia silnej Polski w Unii Europejskiej. I właściwie ja nie mam rady na to, co zrobić z PiS-em. Przeczekać, tak? Ale nie czekać nieaktywnie. To znaczy działać w tym momencie. Właśnie uaktywnić społeczeństwo obywatelskie. Ludzi, którzy funkcjonują w różnych instytucjach unijnych, którzy funkcjonują w organizacjach pozarządowych, międzynarodowych, żeby oni byli ambasadorami sprawy polskiej, żeby pokazywali, że narracja PiS-u nie jest narracją ogólnopolską, że my nadal chcemy być w tej Europie, chcemy być silni w tej Europie i wzmacniać ją wspólnie, solidarnie. I to powinna być jasna, czytelna deklaracja wszystkich środowisk, które nie zgadzają się z aktualną narracją PiS-u w stosunku do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. I my każdego dnia musimy po prostu pokazywać, być właśnie takimi ambasadorami, którzy będą przekonywać, że po PiS-ie wrócimy my i my będziemy dalej chcieli być w gronie tych państw, które dążą do ścisłej integracji. I to musimy robić każdego dnia i tutaj jakby też niebezpieczeństwo widzę w tym, że PiS wymienia też elity, które funkcjonują w instytucjach unijnych. W związku z czym nie dość, że mamy rząd, który jest nieprzychylny dalszej integracji, to jeszcze pojawiają się tam osoby, które jawnie są przeciwne integracji europejskiej, a jednocześnie pracują w instytucjach unijnych, czyli totalne kuriozum. Tutaj też musimy mieć to na uwadze, że później ta wymiana elit, jakkolwiek źle to brzmi, ona też będzie musiała nastąpić i musimy po prostu codziennie przeciwdziałać temu i pokazywać, że poza PiS-em Polska jest prounijna. No właśnie, ale czy ten bufor tej proeuropejskości, który jest dla nas takim, taką kotwicą bezpieczeństwa, ponieważ rzeczywiście ponad 80% Polaków popiera się, nie tylko popiera integrację europejską, ale popiera pogłębienie integracji europejskiej. Czy to jest bufor wystarczający? Dlatego, że jeżeli podrabać trochę po powierzchni tej proeuropejskości Polski, to się okazuje, że diabeł tkwi w szczegółach. Konkretne pytania raczej unaczniają, że PiS bazuje w dużym stopniu na pewnych takich realnych odczuciach społecznych. Czy to jest wystarczające, Andrzej, te 86%? No, mieliśmy na poprzednim panelu dyskusję na temat populizmu i to moim zdaniem się bardzo ściśle ze sobą wiąże, to twoje pytanie i populizm, którego jesteśmy ofiarami na co dzień. Bo zastanówmy się tak przez chwilę. Polska gospodarka dosyć miękko przeszła przez kryzys 2008 roku i też dosyć miękko reaguje na obecne rządy, takie rządy, powiedziałbym, dalekie od sprawności gospodarczej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasza gospodarka jest ściśle związana z gospodarką niemiecką. I teraz zdajmy sobie sprawę z tego, że Niemcy, czy gospodarka niemiecka bardzo dużo zyskała na strefie euro. Bardzo dużo. Straciły kraje południe. I to każdy ekonomista to przyzna, że wzrost gospodarki niemieckiej, który ostatnio obserwujemy, jest trochę kosztem na przykład Grecji, czy tam Włoch, czy innych krajów południa. Ale nikt już nie dodaje, że my na tym wzroście gospodarki niemieckiej jako Polacy zyskaliśmy i to zyskaliśmy w sposób niebywały. Teraz jak się zastanowimy, co nam grozi,
No, trzeba diagnozę postawić najpierw. Co nam grozi? Odjazd tej Europy pierwszej prędkości i w wyniku głupiej polityki Kaczyńskiego wyautowanie Polski z tego pociągu, a być może w ogóle wyautowanie z Unii Europejskiej, oznacza drastyczną zapaść naszej gospodarki, która jest ściśle powiązana z gospodarką niemiecką. Czyli jeżeli Kaczyński porządzi dłużej niż tę kadencję, to prawdopodobnie doprowadzi do niewyobrażalnych jeszcze chyba skutków gospodarczych. No i teraz jak temu można przeciwdziałać? To jest najtrudniejsza część mojej wypowiedzi. Ja do końca nie wiem, dlatego że uważam, że ten populizm, którym się posługuje Kaczyński i jego akolici, jest na tyle sprawny, że on łatwiej dociera do odbiorców, do wyborców, niż zdroworozsądkowy język, taki jaki tutaj prezentujemy na tych naszych panelach. I to jest ogromne wyzwanie przed lewicą, przed siłami postępowymi. Jak dotrzeć do wyborców i im wytłumaczyć, że Unia Europejska pierwszej prędkości to jest szansa dla Polski, a wyskoczenie z tego odjeżdżającego tramwaju to nie jest stawianie się na wolniejszy marsz. To jest po prostu samobójstwo. No właśnie, dotrzeć do tego odbiorcy, do tego przeciętnego Polaka jest wydaje się szczególnie trudne w kontekście wspólnej waluty euro. Bo jeżeli szukać właśnie, porównywać te wszystkie słupki poparcia, zaufania, to te lata nie tylko samego PiS-u, ale przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, która zaniedbała w ogóle edukację publiczną, edukację europejską, o której mówiła Magda, no pokazują, że nawet w gronie tych państw Grupy Wyszehradzkiej jesteśmy bardziej eurosceptyczni, aniżeli Węgry. To pytanie w takim razie do Marii Skóry z tym doświadczeniem europejskim. Czy to wejście do tej strefy euro, które ze strony ekonomicznej, jak to kiedyś powiedział Marek Belka, można porównać do tego, że polska gospodarka skoczy na plecy gospodarki niemieckiej i będzie jeździć sobie za darmo, czy to jest wystarczający argument, a może oprócz tego jest to do argumenty politycznej? Czy rzeczywiście jest tak, że ta grupa euro to będzie ta esencja, gdzie trzeba być, żeby jakby być razem z najwęższym ogniwem integracji europejskiej? Odpowiadając bezpośrednio, na pewno przyjęcie wspólnej waluty jest kolejnym stopniem integracji europejskiej. Natomiast tydzień temu dosłownie rozmawiałam z koleżanką ze Słowacji, która dzieliła się swoimi wrażeniami z przyjęcia waluty euro na Słowacji. Skończyło się tak, że ludzie jeżdżą do Austrii na zakupy. Więc zawsze jest to ryzyko jednak podwyżki cen, chwilowych kosztów, których musi społeczeństwo jednak przyjęcia waluty euro. Natomiast no, jest to kolejny stopień integracji europejskiej, tak? I zapewne w scenariuszu ci, którzy chcą więcej i mogą robić więcej, zapewne jeżeli Polska wybrała ten scenariusz, co chwilowo tutaj jest mało prawdopodobne, to zapewne byłoby to ciągle dylemat, pytanie, na które musielibyśmy dosyć szybko znaleźć odpowiedź. Ale jeżeli mogę jeszcze wrócić do wypowiedzi moich przedmówców dotyczącej co zrobić, tak? Ja mam problem ze społeczeństwem obywatelskim, bo o ile zgadzam się z Magdą, że jest to bardzo ważna i witalna część społeczeństwa, czy forma zaangażowania obywateli, to jednak zwróćmy uwagę, że PiS też ma swoje społeczeństwo obywatelskie i że ruchy prawicowo-populistyczne też angażują ludzi na poziomie oddolnym, tak? Ruch Pegida to jest ruch zatroskanych obywateli, tak? Miesięcznice smoleńskie, które obserwuję za pośrednictwem internetu, ale obserwuję je, są moim zdaniem wyrazem obywatelskiego zaangażowania, więc pytanie jest może nie tyle o społeczeństwo obywatelskie, tylko jakie społeczeństwo obywatelskie. Mówiliśmy dzisiaj także w czasie wcześniejszego panelu, dzisiaj też teraz padł problem z edukacją obywatelską w Polsce. Ludzie często nie rozumieją, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonuje Unia Europejska. Unia Europejska ma problem sama ze swoim brandingiem, że tak powiem. Retoryka antyeuropejska jest wiele łatwiej przyswajalna niż informacje, co zyskujemy przez funkcjonowanie w tej wspólnocie. Zatem na pewno poprzednie rządy powinny uderzyć się w pierś, obydwa rządy Platformy, za lekceważenie
rodzącego się ruchu nacjonalistycznego i skrajnie prawicowego w Polsce. To na poziomie także lokalnym, na przykład mojego miasta Wrocławia, było latami lekceważone w skali kraju. Teraz musimy zrobić te lekcje. Lekcje edukacji obywatelskiej i nie wiem, jak to zrobimy, kiedy biznes przeważa. No właśnie, poruszyłaś kwestie bardzo istotne, nie tylko dla Polski, ale dla Unii Europejskiej. Czyli jak przeciwstawić się temu, o czym powiedział Andrzej Rozenek, populizmowi, bo jak wiemy, jest to problem nie tylko Polski, ale i w innych krajach europejskich. Być może antidotum na to jest, paradoksalnie, i tak też to można wyczytać z dokumentów Komisji Europejskiej, właśnie to, żeby jednak skoncentrować się nie na tych celach ogólnych, o których powiedziałeś, że one się nie sprawdziły. Najlepszym przykładem jest strategia lizbońska, która była nie tylko zanadto ambitna, ale jeszcze zupełnie niezrozumiała dla społeczeństwa. Samo pojęcie konkurencyjności jest czymś, z czym nie do końca radę sobie dają ekonomiści, a co powiedzieć zwykli ludzie, dla których to jest w ogóle tak na abstrakcyjnym pojęciu. I w to miejsce proponuje się skoncentrowanie właśnie na konkretnych sprawach. To niekoniecznie musi być dobre dla Polski, dlatego że mówi się o zmniejszeniu Funduszu Spójności, o zmniejszeniu instrumentów dla rynków pracy, bo to bezrobocie jest coraz mniejsze. I mówi się, że właśnie te środki mają być przesuwane na kwestie imigracji, zarządzania imigracją. Bo to jest konkretny problem, z którym trzeba się zmierzyć. W tej chwili w debacie niemieckiej na przykład już w ogóle praktycznie nie ma kwestii imigracji uchodźców. Być może jakiś zamach to się pojawia, ale Niemcy potrzebują rok rocznie ponad 2 miliony imigrantów, znaczy nowych miejsc pracy, które muszą być uzupełnione przez osoby z zewnątrz, ponieważ na emeryturę przychodzi ten powojenny dyż demograficzny. Także pytanie, jak się odnieść do tych postulatów wymian, bo wydaje się, że Europa się rzeczywiście przeformatowuje nie na te cele ogólne, bardziej cele szczegółowe. Cele, które dla Polski, które jest państwem cały czas na dorobku, no mogą być niekorzystnie, niekoniecznie korzystne. Czyli po pierwsze, czy jesteśmy w stanie się potem dostosować po okresie rządów PiS-u? I czy to paradoksalnie nie jest korzystnym dla Polski? Dlatego, że my w tej chwili będziemy raczej hamulcowym, aniżeli będziemy wspierać Unię Europejską w rozwiązywaniu tych problemów. Także Andrzej, być może to jest dobre, żeby tak się rzeczywiście stało, żeby ta Europa kilku prędkości powstała. Czy po pierwsze nie jestem takim pesymistą, że po rządach PiS-u to będą zgliszcza. Uważam, że w społeczeństwie, szczególnie polskim, poczucie wolności, poczucie przynależności europejskiej już tak silne, że nawet PiS-owi nie uda się tego zmienić. I przykład Wielkiej Brytanii paradoksalnie jest dobrym przykładem. Wielka Brytania, będąc posłem do Parlamentu Europejskiego i posłowie z Wielkiej Brytanii, no to był horror, również socjaliści. Dlatego, że cokolwiek chcieliśmy ustalić, nie mówię już na płaszczyźnie wspólnotowej, ale nawet kiedy ja byłem raporterem w sprawie spółki europejskiej, z czegokolwiek, non-stop były poprawki od posłów i organizacji z Wielkiej Brytanii, żeby nie ingerować, nie zmieniać, jak najmniej legislacji wspólnej. Rozporządzenie to już było gorsze niż broń atomowa, prawda? Jak najmniej to dyrektywa, jakaś ramowa. Nie do dogadania się po prostu. Ale oczywiście to było w pewnym sensie powodem pewnej świadomości, przynależności. Mamy dzisiaj Brexit. Ale zobaczmy, ile lat minęło, zanim doszło do czegoś takiego, a doszło zupełnie z innych powodów. To jest tak, jak będąc w Londynie, rozmawiając z kolegami z kancelarii, pytam się, no jak to się stało, że wyszliście? On mówi, wiesz, bo w Londynie, który jest międzynarodowy, głosowało tam 70%, a 20 km stąd jest wioska rolnicza, gdzie biorą kasę i 70 było za to, żeby wyjść. Ci zabiorą kasę. A ci, co w Londynie nie biorą kasy z Unii Europejskiej, głosowali, żeby zostać. Więc jesteśmy też świadkami wielu takich sytuacji niby nielogicznych, bo ludzie nie potrafią podejmować racjonalnych też decyzji. I wracając na grunt Polski, czy Polacy potrafią, czy nie potrafią? Ja uważam, że Polacy, i to jest problem PiS-u, będą potrafili podjąć racjonalną decyzję, żeby PiS próbował zaryzykować wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, jakiekolwiek referendum, czego nigdy nie uczyli, tak samo jak propozycja referendum konstytucyjnego złożona przez pana prezydenta. Nie wiemy też, na czym będziemy głosować. 11 listopada jest jakimś absurdem, jakąś grą. Natomiast pytanie, jak wiele stracimy na tym, że nie uczestniczymy w tym głównym nurcie, jest dobrym pytaniem. Wydaje mi się, że to mogą być właśnie te straty gospodarcze. Jeszcze nie wiemy jakie.
również przy konstrukcji nowego budżetu Unii Europejskiej okaże się, że Polska już nie jest krajem, za którym ktokolwiek się opowie, bo przypominam to prezydent Francji François Hollande walczył o to, żeby budżet był większy, co powodowało też, że środki przeznaczone dla Polski są większe. Socjalista i on był za tym budżetem, ja pamiętam jeszcze na posiedzeniu grupy socjalistycznej, kiedy o tym mówił, bo tak czuli się wszyscy zobowiązani. Dzisiaj problem będzie inny. Nikt z krajów, nazwijmy to starej Unii, nie będzie czuł się zobowiązany wobec Polski i nowych krajów członkowskich. To jest pierwszy problem. A drugi problem jest też taki. Wydaje mi się, że tu dotknęliście tego tematu. To jest nowe pokolenie. Ja często mam, czy to podczas wykładów, czy spotkań, do czynienia z młodymi ludźmi. I uświadomiłem sobie, i czy to są ludzie, studenci z Polski, czy oni są z Ukrainy, czy skądkolwiek, to oni urodzili się tu i teraz. A nie kilkadziesiąt lat temu, czy 20, czy gdzieś. Oni się urodzili tu i teraz. Oni zastali pewną rzeczywistość i ktoś im teraz tą rzeczywistość opowiada od nowa. Ktoś im wmawia na przykład, że powinniśmy być bardziej budni w stosunku do Unii, że nam się coś należy, a w ogóle to ta droga, która tutaj za fundusze unijne i autostrada była zbudowana, to ona jest od zawsze. Że wolność, swoboda przepływu towarów, usług, prawda, wszystkie swobody to były dane od zawsze. I to jest właśnie ten problem. On się wiąże z pewną edukacją, o czym mówiliście, ale wiąże się też z tym, że to jest tak jak ustawowi mojemu synowi, że synku, no masz kieszonkowe codziennie stówkę, ja bym powiedział, że jest 90 zł, powiedział zaraz. I tak się zachowuje dzisiaj młode pokolenie i nikt mnie mu tłumaczy, że na przykład w moich czasach dyszka nie było dobrze. Więc dzisiaj chyba bardzo ważnym elementem, poza oczywiście lobbowaniem, tłumaczeniem, jest utrwalenie tej świadomości. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. No przecież propaganda, która jest uprawiana w różnych krajach, czy jest pani Marie Le Pen, czy to była część konserwatystów brytyjskich, czy to był pan Farage, który zachowywał się jak szaleniec, ale potem od razu, kiedy się okazało, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, zniknął. Już nie miał pomysłu, co dalej, prawda? Czy w Polsce, no to przecież debata o uchodźcach odbywa się w sposób, można powiedzieć, wbrew jakimkolwiek zasadom logiki. Bo jeżeli w Polsce dzisiaj mamy ponad milion osób z Ukrainy, którzy są nie uchodźcami, ale imigrantami, setki tysięcy Czeczeńców się przewinęły przez Polskę. A my nie możemy przyjąć, mówimy, że to za chwilę będzie tutaj kraj zagrożony terroryzmem, na 7 tysięcy osób, co wychodzi 18 osób mniej więcej na powiat. No to przecież nie ma tu logiki żadnej. Wystarczy pokazać 18 osób na powiat i tak wiadomo, że nikt nie będzie na przykład chciał mieszkać w Kutuzku. Czy gdzieś tam każdy chciał w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie. Co to znaczy? To znaczy, że daliśmy się jako Europejczycy zapędzić dyskusję z populistami, która zupełnie nie ma sensu. Dyskusja, która od początku do końca toczymy dyskusję w ogóle nie na temat. I na szczęście, jak mówię, jestem dalej optymistą, przykład Francji czy przykład Holandii, za chwilę będzie to przykład Niemiec, pokazuje, że jednak to jest grupa, która jest w pewnej mniejszości, że populizm nie wygra, a w Polsce, to powiem sobie szczerze, to, że PiS dzisiaj rządzi, to jest powód, są dwa powody. Po pierwsze, beztroski rządy Platformy Obywatelskiej, ciepła woda z kranu i w każdym kraju, poza Polską, po takich sprawach jak taśmy, które zostały ujawnione, to taka partia została po prostu zmieciona. Ja przypominam problemy SLD po jakichś kilku wydarzeniach, które okazały się nieprawdziwe. Po drugie, daję przykład Francji, gdzie Fillon po jednej sprawie związanej z jego żoną przestał być już poważnym kandydatem na prezydenta, przegrał de facto i został. Powiem sobie szczerze, możemy go lubić, niektórzy większość go lubi, bo wygrał z panią Le Pen, ale jednak Macron jest kandydatem prezydentem przypadkowo. Przez to, że główny kandydat w tym momencie rozdania, jakim był Fillon, którego jeszcze się nie mówię, że to był mój kandydat republikanin, potknął się. I wracając do tego, Polska, drugi problem Polski było to, że nie weszła do parlamentu lewica. I mamy zachwianą równowagę. To nie jest normalna sytuacja. Dzisiaj PiS nie miałby większości. Dlaczego ten populizm jest dzisiaj w Polsce taki silny i antyeuropejskość? Zresztą, gdybyśmy popatrzyli na rządy Platformy Obywatelskiej, a miałbym kilka argumentów, ale nie chcę tutaj się za bardzo rozwijać,
gdybym popatrzył na pakiet energetyczno-klimatyczny, popatrzył na niektóre inne negocjacje, to Platforma Obywatelska była werbalnie i wizualnie proeuropejska, a w kwestii obrony interesu Polski niekoniecznie. Tak jest moje zdanie. Dziękuję. Wspomniałeś o tym pakiecie klimatycznym i polityce energetycznej. No to jest temat, który też pojawił się w wypowiedzi Andrzeja Rozenka i też w mojej opinii jest jednym z tych kilku kluczowych postulatów, które powinno być wśród priorytetów postępowej lewicy właśnie dla Unii Europejskiej. Dlatego, że politykę PiS-u już możemy krytykować z wielu płaszczyzn. To jest jedna z tych najbardziej wdzięcznych, można tak powiedzieć. Ale widzimy, jak Europa się zmienia, jak świat się zmienia. Ja dopiero w tej chwili też wróciłem z zagranicy i postęp niesamowicie w koncepcjach, w rozwoju różnego rodzaju samochodów, nie tylko już elektrycznych, ale w ogóle autonomicznych, jest powszechny. Jest to technologia, która już jest dzisiaj dostępna i będzie się rozwijać. My wiemy, że chcemy też się załapać na ten początku nowoczesności, ale jednocześnie grzęźniemy w energetyce, która idzie naprzeciw temu, co się w Europie dzieje. Andrzeju, co możemy zrobić jako środowisko, jako postępowa lewica, żeby zbudować tą świadomość Polaków? Bo to nie chodzi o to, żeby reformować PiS, ale żeby przekonywać Polaków. No to zacznijmy od podstawowego absurdu. Polska jest 26 na 28 krajów Unii, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii ze słońca. Jesteśmy drudzy od końca. Co absolutnie nie ma żadnego związku z naszym położeniem geograficznym, bo sąsiedni Niemcy są na czele tej stawki. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że polityka rządów, bo trzeba mówić też o rządach Platformy, była taka, jaka była. Tak? W czasie, kiedy Niemcy reformowali swoją energetykę, w tym czasie myśmy nie robili nic. Nawet nie reformowaliśmy swojego górnictwa energetyki węglowej, bo niespecjalnie kogokolwiek to interesowało. Teraz mamy sytuację taką, że nasze bloki węglowe dochodzą do kresu swoich możliwości. Za jakiś czas będziemy je musieli prędzej czy później wyłączyć i zastąpić czymś. No, nie jesteśmy w stanie tak szybko wybudować nowych bloków węglowych. Nie jesteśmy w stanie, bo rząd nie inwestuje w OZE, zastąpić tego OZE. A zatem prędzej czy później będziemy prąd kupować. No skąd będziemy ten prąd kupować? Oczywiście od sąsiadów przede wszystkim, czyli od Niemców, ale też i od Francuzów, którzy mają dosyć dobrze rozbudowaną energetykę atomową i tamten prąd jeszcze przez jakiś czas będzie dosyć tanio robiony, no bo te elektrownie, w które ktoś kiedyś zainwestował ogromne środki, będą jeszcze parę lat pracowane. Co to oznacza dla naszej gospodarki? To oznacza dla naszej gospodarki, że stanie się jeszcze mniej konkurencyjna niż jest w tej chwili. Jak się nad tym tak głębiej zastanowić, to pytanie powinno być zasadnicze takie. Po jaką cholerę my płacimy rządzącym tak duże pieniądze, skoro oni nie potrafią administrować tak prostą dziedziną życia jak energetyka? Bo to jest najprostsza rzecz na świecie, wytworzyć tanio prąd. Trzeba posadzić 5 mądrych profesorów, zapytać ich, słuchajcie, jak w tej chwili w polskich warunkach, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne, jakie narzuca Unia Europejska, wytworzyć tanio prąd. I jeszcze zróbmy to tak, żeby za 20 czy za 30 lat ten prąd dalej był tani. Proste? Proste. No, tylko, że jakoś nikt na ten pomysł nie wpadł. Nasza polityka i nasze wszystkie programy dotyczące energetyki są po prostu absurdalne, jakbyśmy byli z Marsa. Dookoła cały świat się rozwija w innym kierunku, a my twardo tu będziemy górnictwo wspierać. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w tej chwili żadna grupa kapitałowa w Europie, żaden bank nie da kredytu na rozwój nie tylko górnictwa, no rozwój energetyki węglowej. Czyli te nasze firmy energetyczne typu PGE i tak dalej, które zostały wyssane teraz z pieniędzy, bo rząd musiał zasypać czarną dziurę w postaci górnictwa i dosypać tam pieniędzy, żeby górnicy nie strajkowali, czyli ta energetyka dała tam pieniądze. Ta grupa nie będzie miała w tej chwili pieniędzy, bo nie pozyska ich z zewnątrz od banków, ponieważ banki mają zasadę, że nie dają, po prostu i koniec. I co to dla nas znaczy? No, proszę sobie uruchomić wyobraźnię. No, jesteśmy naprawdę w czarnej dziurze, dziurze węglowej, tak, żeby już do końca powiedzieć. My miliardy dopłacamy do górnictwa i proszę nie wierzyć w tani węgiel. Tani węgiel to jest bujda, to jest największa bujda, jaką nam się wmawia od dziesiątków lat i to jest przyczyna i powód nie tylko stagnacji naszej gospodarki, to jest również przyczyna tego, że w Polsce co roku ginie 40 parę tysięcy ludzi ze względu na fatalną jakość powietrza.
I to nie chodzi o to, że elektrownie spalają węgiel. Nie, to ludzie spalają węgiel najgorszej jakości w swoich małych piecykach przydomowych. I efekt, o którym się od niedawna mówi, efekt smogu, to nie jest efekt, który się pojawił teraz, bo PiS doszedł do władzy. Ten sam efekt był 4 lata temu, 5 lat temu, 8 lat temu. Są znakomite raporty Greenpeace'u opracowane przez austriackich specjalistów, którzy pokazywali to 5 lat temu, co się w Polsce dzieje. Jesteśmy mistrzami świata, jeżeli chodzi o zabrudzanie naszego powietrza. To oczywiście kończy się na tym, że my to powietrze wszyscy wdychamy i tak dalej. No, ja pokazuję pewne różne zależności. Energetyka jest krwioobiegiem gospodarki. Jeżeli my sobie z tym nie poradzimy, to nasza gospodarka będzie po prostu jak gospodarka krajów trzeciego świata. No, kompletnie nieistotna, nieznacząca. Tak naprawdę Polacy będą wyłącznie do tego, żeby iść do najbliższej Biedronki czy do najbliższego Tesco, napełnić wózek najprostszymi, najtańszymi produktami i je skonsumować. I do tego będzie służył 36-milionowy czy 37-milionowy naród w środku Europy. No to rzeczywiście czarna wizja, która miejmy nadzieję się nie ziści. Miejmy nadzieję jednak, że nie, że będziemy pracować na to, żeby się jednak nie ziściła. Ale na pewno są to konkretne postulaty sektorowe, które na tej agendzie proeuropejskiej środowisk tych postępowych powinny być na jednym z pierwszych miejsc. Wspomnieliśmy zarówno w dyskusji panelowej, jak i w sesjach tych dyskusyjnych też o tym ważnym wymiarze godnej pracy. Jednocześnie z tymi statystykami, że w Polsce w tej chwili bezrobocie jest na najniższym poziomie po roku 89, że jest to około 7%, że po raz pierwszy mamy wzrost też płac w stosunku do produktywności. Tak jest, czyli ten postulat społecznej Europy no jest ważny, potrzebny i w Europie, i w Polsce. Ale pytanie do naszych pań, jak to możemy zrealizować i przekuć na konkretne postulaty w Polsce? No bo jak już wiemy, PiS ku zaskoczeniu wielu jednak przejął wiele z tych postulatów społecznych. Natomiast społeczna Europa to coś więcej, to też wartości, to też standardy. I czy tutaj jest pole do lewicowych postulatów? Proszę bardzo. Jest na pewno postulat, którego PiS nie przejął i który bezwzględnie lewica powinna podnosić. To jest kwestia równości kobiet i mężczyzn, która jest tematem bardzo zaniedbanym w polskim dyskursie politycznym. I to jest temat, o którym mam bardzo dużą pretensję do rządów PO. Nie jedyną, ale między innymi o to. I to jest coś, co cały czas jeszcze jest traktowane jako trochę taki temat poboczny debaty, która powinna mieć miejsce, ale właściwie zawsze jest coś ważniejszego. Tymczasem nie ma nic ważniejszego niż kwestia właśnie równego statusu kobiet i mężczyzn, takiej samej szansy na pracę, na płace, kwestii szans kobiet na rynku pracy w sytuacji, kiedy one chcą się rozwijać i zawodowo, i intelektualnie, a jednocześnie chcą się rozwijać jako kobiety, jako matki, chcą zakładać rodzinę. To są kwestie, których PiS nie podejmie. Ewentualnie podejmie w sposób kuriozalny i bardzo odległy od tego, czego my byśmy chcieli. Natomiast są to tematy dla lewicy, w mojej opinii, które powinny być absolutnie pierwszoplanowe i nie ma możliwości zbudowania prawdziwej socjaldemokratycznego społeczeństwa i Europy socjaldemokratycznej w sytuacji, kiedy kobiety nie są traktowane tak samo, a że nie są, to mamy na to mnóstwo przykładów. I jakby, żeby tylko wskazać Państwu, jak daleko my jesteśmy od ideałów, mogę podać przykład. Niedawno brałam udział w konferencji na temat właśnie kwestii równości kobiet i mężczyzn, gdzie kobiety z Islandii przedstawiły sytuację w swoim parlamencie i mówiły, że w Alþingi na 63 parlamentarzystów 30 to kobiety, 33 jest mężczyzn, czyli 48% to kobiety. I jakby clue całej debaty to było rozważenie, co zrobić, żeby było lepiej. No bo ten wynik nikogo nie zadowala. I wiecie Państwo, dla nas, delegacji z Polski, to była zupełna abstrakcja, tak? A oni właśnie pokazywali, jak nie można osiąść na laurach. To, że tam od 1980 roku ta kwestia równości kobiet i mężczyzn jest rzeczą naturalną, no bo przecież pierwsza kobieta prezydent wybrana w poprzednich wyborach demokratycznych to właśnie Vigdis Finnbogadottir i ona rządziła 16 lat. Nie dlatego, że raz przypadkiem została wybrana, tylko z każdymi wyborami jej mandat społeczny był potwierdzany.
To samo było w Finlandii, tak? Kiedy Tarja Halonen została wybrana na prezydenta, znów rządziła przez 15 lat, tak? Bo jej mandat społeczny był tylko potwierdzany. Te kraje nam pokazują, do czego musimy dążyć. Kwestia równości kobiet i mężczyzn jest absolutnie niezagospodarowana w mojej opinii teraz w Polsce i to jest dla lewicy absolutnie warunek sine qua non, żebyśmy my w ogóle mogli mówić, że istniejemy na tej scenie politycznej. To, co powiedziałeś, przypomniało mi takie słowa profesora Gaja Stendinga, człowieka, który ukuł pojęcie prekariat. I on taki przykład przytoczył, myślę, że bardzo przemawiający do wyobraźni, że jeżeli jest jakaś pani, którą jakiś pan zatrudni w postaci czy pomocy domowej, czy gosposi, to bezrobocie spadnie, wskaźnik zatrudnienia wzrośnie, podatki będą płacone, wskaźniki akumulacji będą się zmieniać. Jakaś osoba będzie miała pracę. Natomiast jeżeli ten sam pan weźmie tą samą panią za żonę, wtedy bezrobocie wzrośnie, zatrudnienie się zmniejszy, wskaźnik bezrobocia wzrośnie i tak dalej, i tak dalej. Także też pokazuje, jaki potencjał ekonomiczny stoi za rzeczywiście w pełni tego słowa zrównaniu kobiet i mężczyzn. To jest jeden bardzo mocny postulat, ale drugi jest też związany ze starzeniem się społecznym, który jest jakby no jednym z kluczowych rzeczy. Wiemy, że bez rozwiązania w jakimś stopniu właśnie kwestii starzenia się społeczeństw nie będzie możliwy ten zrównoważony wzrost gospodarczy, o którym mowa. W jaki sposób dzisiaj możemy zaadresować właśnie to wyzwanie? W Polsce wiemy, że idziemy akurat przeciwko trendom europejskim, światowym, czyli obniżamy wiek emerytalny, co jest oczywiście posunięciem bardzo populistycznym, ale politycznie efektywny. Także pytanie do Marii Skóry, bo Niemcy, jak wiemy, poszli w drugim kierunku i trzymają się tego, co podjęli. Jak to zostało tam przyjęte i jakie rady byś mogła dać dla polskich środowisk postępowych? Wyładowałeś mnie na minę teraz z wiekiem emerytalnym. Tak, ja zgadzam się, że proste obniżenie wieku emerytalnego nie jest żadnym rozwiązaniem. Natomiast chodzi także o warunki pracy. Nie możemy pozwolić na to, żeby w zawodach wymagających pracy fizycznej ludzie pracowali za najniższe stawki do śmierci. Tak więc zgadzam się z tym. Na szczęście jest na sali Janina Petelczyk, która jest akurat ekspertką w dziedzinie polityki społecznej i emerytur, dlatego być może ona nam odpowie na to pytanie. Ale wracając do Europy społecznej, Unia Europejska wyrosła na fundamencie, na przekonaniu, że udział we wspólnym dobrobycie zapewni nam pokój i współistnienie. No rzeczywiście. Integracja rynków, swobodny przepływ usług, kapitału, dóbr jest faktem. Niestety przy tym wszystkim polityka społeczna została potraktowana w sposób po macoszemu. I dlatego teraz borykamy się z pytaniem, jaka społeczna Europa. Nie tylko mamy problemy w Europie konwergencji, podziału na wschód i zachód, państwa rdzenia europejskiego, nowe państwa członkowskie, dlatego dołożyły się także konsekwencje kryzysu ekonomicznego, które najbardziej uderzyły w kraje południa. I do tego mamy jeszcze nierówności, powiedziałabym, takie generacyjne, czyli wydaje się, że młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą w dorosłe życie, będą pierwszym pokoleniem, które przeżyje pewnego rodzaju regres, czyli jakość ich życia będzie niższa niż jakość życia ich rodziców. Jest taka koncepcja silver economy, powstawania całych sektorów usług dla osób starszych, pomyślanych właśnie z myślą o starzeniu się społeczeństw. Problem chyba jest taki, że gros tych usług to są usługi opiekuńcze, które siłą rzeczy są najczęściej wykonywane przez kobiety. Są to też usługi wymagające bardzo dużego zaangażowania i niestety niskopłatne. W Niemczech mogą Państwo wierzyć, że liczba polskich pracownic ze wschodu Europy w tej właśnie branży to jest jedna z największych przyrostów na rynku
pracy. Będziemy musieli stawić czoło temu zjawisku, w związku z tym, że społeczeństw na pewno jednym z rozwiązań jest otwarcie granic na imigrantów. I jeżeli w Polsce mamy tak ogromną emigrację, która opróżnia nam rynek pracy, między innymi podejrzewam, dlatego mamy tak niskie bezrobocie, bo jest tak duży odpływ siły roboczej. Ale jeżeli w Polsce, mając tak ogromny odpływ emigrantów, a jednocześnie tupiąc nogą i nie przyjmując do wiadomości, że można w ogóle przyjąć uchodźców, mimo że przecież mamy bardzo dużo ekonomicznych migrantów z Ukrainy, którzy wypełniają te bardzo często najniższe stanowiska, są źle opłacani. Więc jeżeli nie przyjmiemy tego do wiadomości, myślę, że będziemy mieli problem. Dziękuję. Myślę, że kierując się Twoim postulatem otwarcia na imigrację, jest czas, żeby otworzyć się na rozmowę z publicznością. Także jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chęć zabrania głosu, proszę o podniesienie ręki. Mamy jeszcze kilka minut do tego, żeby taką dyskusję się zaangażować. Także bardzo proszę, tam panowie z tyłu, może poświęcimy jeden z mikrofonów, żeby, nie wiem, czy są jakieś zapasowe. Jana, jakbyś mogła wziąć jeden mikrofon, ja się z panią Anią podzielę i przekazać tam mikrofon. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witold Dzień-Autorski. Proszę Państwa, rozmawiamy o perspektywach Europy Sprawiedliwej, postępowej. Jednocześnie próbujemy z naszego punktu widzenia przynajmniej określić wizję socjaldemokratycznej Europy. Obawiam się, że cały czas rozmawiamy o sprawach bardzo ważnych, ale nie najważniejszych. Kwestią, w moim przekonaniu, najistotniejszą, najważniejszą, dotyczącą nie tylko Europy, ale całego współczesnego świata, jest rosnąca dysproporcja dochodów. Jest to problem jak najbardziej socjaldemokratyczny i nie ma ważniejszego. Proszę Państwa, z roku na rok wskaźnik Giniego rośnie. Z roku na rok bogatsi są coraz bogatsi, biedniejsi są coraz biedniejsi. Dotyczy to nie tylko Afryki, nie Ameryki Południowej, dotyczy to tak samo państw europejskich. I Niemców, i Polaków, i Francuzów. Prawdę mówiąc, słowem na ten temat Państwo się nie wypowiedzieliście. Moim przekonaniem, dzisiaj na ten temat nie ma czasu już dyskutować. Proponowałbym, żeby w najbliższym możliwym czasie ten temat podjąć, jednocześnie w jakimś sensie zaszczepić całej socjaldemokracji europejskiej konieczność szukania rozwiązań, bo nie ma istotniejszej sprawy dla socjaldemokracji. Jeżeli socjaldemokracja europejska chce mieć jakieś znaczenie w przyszłości, znaczenie polityczne i społeczne, to tą sprawą powinna się zająć przede wszystkim. Z tego socjaldemokracja pojawiła się na świecie. I tym się powinna przede wszystkim zajmować. Sprawiedliwy podział dóbr wytwarzanych dzisiaj przez człowieka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nie będziemy tutaj odnosić się do tego, bo myślę, że cały panel absolutnie popiera pana wypowiedź. Chcę tak powiedzieć gwoli, jakby dodajmy, że ta kwestia się pojawiała. Słyszałem, że w pierwszej dyskusji wielokrotnie, w dyskusjach tych, w panelach dyskusyjnych o rozwarstwieniu, nie tylko o rozwarstwieniu, ale też o wyzwania z tym związanych i o postulatach. Także myślę, że tutaj nie będzie między nami żadnej różnicy. Absolutnie popieramy ten postulat. Bardzo proszę. Pan Korzeniewski. Do wypowiedzi ma Biskowy. Tam zabrzmiał bardzo logicznie brzmiący postulat. Potrzebujemy imigrantów, bo brakuje nam ludzi do opieki nad ludźmi starszymi. Faktycznie tak się to rozwiązuje. W Niemczech, w Izraelu, pewno na całym tym bogatszym świecie, które stać na to. Natomiast chciałbym powiązać te dwie rzeczy, bo tutaj coś brakuje tego połączenia dwóch faktów. Rzeczywiście chcemy, żeby to było jak najtaniej, więc sprowadzimy sobie imigrantów. Z drugiej strony w różnych momentach tej dyskusji w ogóle pojawiało się, że nam pracy zabraknie, bo przecież sztuczna inteligencja, bo to bo śmo i będziemy 2 godziny dziennie pracowali, zastanawiali się, co robić, żeby się nie nudzić. Powiążmy to. I to może jest taki ważny postulat dla lewicy, że ludzie pracujący w tych zawodach opiekuńczych, oni muszą być porządnie wynagradzani. Może to jako taki mocny postulat, nie do wyborów tylko samorządowych dla lewicy, że w tych zawodach pensje muszą znacznie wzrosnąć. To oczywiście będzie kosztowało, ale to jest taki
no, sposób na tworzenie społeczeństwa dobrego bytu, bo to jest praca użyteczna, nie produkcyjna, ale użyteczna. W produkcji już tych miejsc pracy tyle nie stworzył, tam rzeczywiście weszły roboty, automatyzacja, tam rzeczywiście dużo innych powstaje, natomiast w zawodach opiekuńczych tych możliwości aż tyle nie mamy. Więc postawmy mocno ten postulat mocnego wzrostu zarówno płacy, warunków tej pracy i także dowartościowania tej pracy, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden problem. My tej pracy troszeczkę chyba jako całe społeczeństwo, nie jest zarzut do kogokolwiek osobiście tutaj, ale jako całe społeczeństwo chyba zbyt mało szanuje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli już będzie szanowny, to muszę zbyt głosował, nie będzie czekał. Tematu jest natomiast bardzo wiele, bardzo ważnych. Państwo poruszyliście, więc tak, tutaj dwa dwie sprawy. Polska nie rozumie Unii Europejskiej. Politycy polscy na ogół w 90% zdają się nie rozumieć tego, że rezygnacja z marki niemieckiej czy z franka była na rzecz wartości. I że teraz Europa będzie się integrowała do jądra Europy wokół wartości. My do tego nie jesteśmy przygotowani, a nie jesteśmy przygotowani dlatego, że przez całą prawie przeszłość od naszej zależności wzorcem patriotyzmu było to, co pan premier Pawlak napisał wyciskaniem Brukselki. Czyli patriotą był ten, który jak najwięcej środków z Unii Europejskiej ściągnął do Polski. Nieważne jak to wykorzystał, ściągnął. To był patriotyzm. Nic o wartościach. I teraz jesteśmy w sytuacji takiej, jest kryzys wartości. Nie zgadzam się, Andrzeju, z tobą, że my sobie poradzimy, że społeczeństwo się poradzi sobie z tym pisowską agresją antyeuropejską. Przykładem to, co się stało z przebudową świadomości w sztandarowej dla Wielkiej Brytanii kwestii na przykład polityki migracyjnej. Prawda? Gdzie dostaliśmy w nos od polityków, od mediów brytyjskich, próbowaliśmy im wytykać błędną politykę imigracyjną po tym zamachu terrorystycznym. I odpowiedź usłyszeliśmy od pani premier niedawno publicznie. Efekt jak jest po tych dwóch niecałym roku, że jak niedawno jeszcze większość społeczeństwa była za przyjmowaniem imigrantów, to teraz zdecydowana większość jest przeciwna. Ta przebudowa trwa. Co robić? Przepraszam, za mało czasu, żeby debatować, ale wydaje mi się, że tak, że można by coś zrobić. Skoro tyle środków Unii Europejskiej idzie na programy społeczne par excellence prawicowe, czy też konfesyjne, czy środowiska lewicowe, postępowe nie potrafią się zintegrować, ażeby te środki zagospodarować na rzecz kształtowania właściwego rozumienia Unii Europejskiej, wartości i przedstawiania sytuacji Polski bez Unii Europejskiej. Bo absolutnie podpisuję się pod tym, że to ludzie zadecydują o tym u nas w Polsce, czy będziemy w Unii Europejskiej, czy nie. Ale ta walka o tą świadomość, ona musi być prowadzona bardzo konsekwentnie. A jedyne właśnie na co teraz możemy liczyć, to właśnie na środki europejskie i na organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę, może jeszcze jest jedno pytanie tutaj pani z przodu i potem damy szansę naszym panelistom, ale potem jeszcze parę minut mamy na drugą rundę. Marta Gonterska z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Ja też zgłaszam się w imieniu wszystkich pań siedzących tutaj i mówiących tego zadania, mając nadzieję, że je zada. Ja mam takie pytanie do panelistów, bo dużo mówiliśmy o różnych branżach, ale gdzieś tam nie dotknęliśmy tego, że tak naprawdę w tej Europie to jednak jesteśmy postrzegani jako kraj rolniczy. I gdzieś tam to rolnictwo jest głównym też takim motorem dla poparcia dla Unii Europejskiej, bo przecież to rolnictwo rzeczywiście znacznie się rozwinęło, zmodernizowało i jesteśmy w przededniu uchwalania nowej wspólnej polityki rolnej w Unii. I nie wiem, jak Państwo się do tego odnoszą, ale myślę, że jest to bardzo ważny moment tego, w jaki sposób ta nowa polityka będzie kształtowana, co ona przyniesie polskim rolnikom i rolniczkom i co się z tego tak naprawdę, jak to się przełoży tak naprawdę na poparcie dla Unii Europejskiej, bo jesteśmy tutaj bardzo pozytywnie nastawieni do tego, że jesteśmy proeuropejscy, ale myślę, że jeżeli skończą się dotacje dla rolnictwa, może się to jednak znacznie zmienić, to jest jedna kwestia. A druga ważna kwestia, wydaje mi się, w kontekście lewicowości,
to kwestia demokratyzacji polityki handlowej. Wydaje mi się, że to, co zawłaszczyła nam populistyczna prawica, manifestując niechęć do CETY czy do TTIP i mówiąc o tym, że korporacje powinny w inny sposób funkcjonować, chociażby przy okazji sądów arbitrażowych, gdzieś tam też nam trochę umyka. Unia Europejska ma na to trochę inne zdanie niż większość lewicowych myślicieli czy analityków. Pytanie też, co z tym zrobimy i jak w ten sposób, jak z tym tematem jesteśmy w stanie przekonać ludzi do tego, żeby jednak w tej Europie zostać, ale też na trochę innych zasadach. Czy jesteśmy w stanie być motorem tej zmiany w Unii Europejskiej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz może zrobimy rundę odpowiedzi. Mam tu trzy pakiety, czyli po pierwsze ten wartości versus ten wymiar finansowy, czyli to cytowane wyciskanie Brukselki. Po drugie kwestia rolnictwa i rzeczywiście przewartościowania w Unii Europejskiej i to, że Polska jednak cały czas w relacji do innych jest jednak państwem rolniczym. No i trzecia rzecz, demokratyzacja polityki handlowej. Może zaczniemy od Andrzeja, bo on chyba był pominięty w ostatniej rundzie, także może te wartości, a wyciskanie Brukselki, Andrzeja, byś mógł się odnieść do tego. Nie, ja miałem czas na rozmyślania, więc... Znaczy, zanim przyjdę do tego pytania, to dwa słowa. Jeśli chodzi o politykę społeczną i kwestie rozwiązywania nazwy po problemów rozwoju osobistego, zawodowego kobiet, ale również szans, równości płci. No, przede wszystkim jeśli chodzi o wiek przejścia na emeryturę, no to Sojusz Lewicy Demokratycznej miał propozycję, która była według mnie rozsądna, bo uzależniał to od stażu pracy, czyli okresów składkowych. To jest logiczne, szczególnie jest to logiczne w czasie, kiedy bezrobocie będzie sięgało w Polsce 4%. No to nie jest ten problem wtedy, że na przykład młody człowiek nie może przez 2, 3, 4, 5 lat podjąć pracy. Druga sprawa, oczywiście musi to być powiązane z likwidacją tak zwanych umów śmieciowych. Tak? I wtedy mamy logiczny system. Pracujesz 30 czy 35 lat, masz okresy składkowe, możesz, ale nie musisz przejść na emeryturę. I to jest pewna logika, ten system się nie zawali. Druga sprawa, jeśli chodzi o panie, no to umówmy się, można zrobić taki tępy system, jak dzisiaj jest w Polsce 500+, i nikt się nie odważy powiedzieć, że to jest system, który wyrzuca Polki z rynku, jest takim płaceniem wprost socjalu, a można zrobić system, który będzie umożliwiał kobietom pracę, więc przede wszystkim inwestycje w żłobki, inwestycje, dofinansowanie tego typu przedsięwzięć czy miejscach pracy. Zresztą zwróćmy uwagę, o ile ja pamiętam, to jest system niemiecki, oparty jest właśnie na dopłacaniu na przykład, a system szwedzki czy inne są, czy francuski, jakby motywuje kobiety do pracy. W momencie, kiedy motywujemy kobiety do tego, że mogą i pracować, i pogodzić to z macierzyńcem, to osiągniemy efekt oczywiście ten, który chcemy, statystyczny. A na odwrót dzisiaj mamy sytuację wycofywania się kobiet z rynku. Teraz, proszę, mogę zażartować, tutaj pani mówi, że rząd PiS-u nie ma jakby szacunku do kobiet. Ja widziałem na własne oczy, jak Galeria Wspaniałych Kawalerów z Jarosławem Kaczyńskim z kwiatami dała panią Beatę Szydło, bo 1 do 27. Ja nie wiem, czy to tak oni nie szanują w ogóle. Wszyscy całowali się, każdy pocałował, ale to oczywiście żartobliwie, bo to jest właśnie polityka socjalna wobec kobiet wedle PiS. Prawda? Pocałujemy w rękę, a potem do widzenia. Teraz wracając do twojego pytania o wartości, no przecież wiadomo, że zaczęliśmy od tematu dzielenia się suwerennością w Unii Europejskiej. Nie wszystkie elementy członkostwa są korzystne dla każdego kraju w każdym sektorze. To jest oczywiste dla każdego, że Unia Europejska to jest wynegocjowany układ. Te negocjacje są trwałe i trwają. W niektórych momentach to są dynamiczne. To dotyczy do budżetu. Budżet chociażby, z drugiej strony, on został wynegocjowany i wieloletnie ramy finansowe przy ich pierwszym przyjęciu, potem za bardzo od nich już nie można podejść. Tak jest też z wydatkami, czy na rolnictwo, już to pytanie, które pani zadała, czy na inne, żeby zmienić strukturę wydatków Unii Europejskiej jest ciężej niż zmienić strukturę wydatków sztywnych w budżecie państwa polskiego na przykład. Więc budżet jest świetnym przykładem takiego układu, gdzie mamy do czynienia z tak czymś, co bym nazwał deadlock, gridlock, czy jakby to precyzyjnie określić.
I mówienie o tym, że to jest takie wyciskanie Brukselki, no słuchajcie, no przecież to zawsze po negocjacjach budżetowych wyglądało to, że każdy przywódca wraca do swojego kraju i ogłaszał sukces. To zobaczmy, że po negocjacjach budżetowych nie było pokonanych nigdy, prawda? Dlaczego? Dlatego, że na końcu wszyscy się spotykali w zamkniętym pokoju i mówili, no dobra, no to ja ustąpię, ale zróbmy, że odniosłem sukces na innym polu. I ja pamiętam, jak wrócił François Hollande przy ostatnich ramach finansowych, ogłosił sukces, wrócił pan premier Donald Tusk, ogłosił sukces i wrócił premier Cameron i też ogłosił sukces. I wszyscy odnieśli sukces. Więc powiedzmy sobie, oddzielmy pewną analizę, która też przy negocjacjach w Unii Europejskiej podejmowaniu decyzji jest oparta o teorię gier, o pewne zasady matematyczne, ale które da się po prostu sprawdzić, policzyć, kto jaką decyzję może podjąć i kto decyzję zablokować, od takiej propagandy. Ta propaganda może być soft, w stylu pana premiera Pawlaka, który można powiedzieć w stosunku do tego, co proponuje dzisiaj PiS, rzeczywiście był bardzo delikatny. Może nie mam jakiegoś oczywiście sympatii szczególnej do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale muszę przyznać, że to jest gentleman w stosunku do tego, co dzisiaj prezentuje, w stosunku do Unii Europejskiej i języka, który stosuje polski rząd w stosunku do Unii Europejskiej, ponieważ jest to język roszczeniowy i rzeczywiście tutaj z jedną rzeczą, co powiedział Jacek Szkiewicz, zgadzam się, że to jest język ludzi, którzy nie rozumieją Unii Europejskiej. Bo w Unii Europejskiej nie liczy się tylko i wyłącznie to, co my przekażemy do wnętrza kraju, tylko liczy się efekt końcowy, czyli czy rzeczywiście osiągnęliśmy sukces. I ja przypominam sobie słynną sprawę ministra rolnictwa, pana ministra Jurgiela, który podczas negocjacji kwot buraka cukrowego podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i ochrony środowiska powiedział wzburzony, że on nie będzie dalej negocjował, bo nie pozwala mu na to honor Polaka. I poszedł sobie. Reszta się głęboko tym wzruszyła, czy po słowa swoje. Więc jakby mówiąc szczerze, nie popadajmy oczywiście w skrajność co do wartości, ale też nie popadajmy w skrajność co do pragmatyzmu. Starajmy się wyważyć i mądrze negocjować. Na koniec przecież, dlaczego dzisiaj pan prezydent Macron jest taki euro... Czy to jest euroentuzjastą, to wiemy, ale jest taki sceptyczny, jeśli chodzi o polski rząd. On by wybaczył polskiemu rządowi nawet pewne kwestie, gdyby nie karakale. Zacznijmy od tego, co nas łączy, a nie od tego, co musimy na dzień dobry sobie powiedzieć, że musi absolutnie nas dzielić. I druga rzecz merytoryczna. Ja tak myślałem, nawet Irkowi to zapowiadałem już wiele miesięcy temu, jak planowaliśmy ten panel, że możemy tak zrobić no coś, co nie bardzo wypada z pozycji organizacji, które deklarują ideowość, ale niekoniecznie taką bezpośrednią polityczność, zaproponować jednak coś politycznego. Mianowicie na najmniej kontrowersyjne ze wszystkich pól kontrowersyjnych na lewicy, najmniej kontrowersyjne pole to jest to pole europejskie. Nawet jak dochodzi do spektakularnych scysji, jak jeden z liderów alternatywnej ważnej lewicowej, zwłaszcza dla młodych lewicowców partii, wykrzykuje do starej partii lewicowej machacie tą flagą Unii Europejskiej bezmyślnie. Pamiętacie to? To sobie pomyślałem, w tym kurczę coś jest fajnego. Nie dlatego, że koniecznie miał rację w stosunku do działaczy SLD, tylko że jest w tym coś inspirującego. Otóż inspirujące jest to, że możemy spróbować i tylko w ramach i drodzy Państwo, bo wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dobra, jakim jest Forum Postępu. Oprócz tego, o czym mówiliśmy na otwarciu i co było przedmiotem pierwszego panelu, co będzie miał swoją kontynuację, weźmy się zastanowić nad projektem, ale najpierw intelektualnie, ale z celem politycznym. Otóż nam grozi nie tylko niebyt w parlamencie polskiej lewicy. Zaczynamy się do tego przyzwyczajać. To nie jest wygodna pozycja, ale zaczynamy się przyzwyczajać, że może być życie na lewicy, bez lewicy politycznej w parlamencie. Dla mnie nie jest to dobre, ale nam grozi jeszcze bardziej, znając ordynację, zasady wyborcze, że jak patrzymy na dzisiejsze, nawet te najbardziej optymistyczne sondaże,
I nawet jeżeli powiemy sondaże, to nie wszystko, one nie pokazują rzeczywistości, to nam absolutnie grozi to, że w Parlamencie Europejskim we frakcji socjalistów i demokratów może zabraknąć przedstawiciela polskiej lewicy. To jest perspektywa bardzo nieodległa, bo jak się wybiera 50 radnych posłów, to z proporcji wynika, że 10% głosów, które jest trudno zebrać, może nie dać nic. To zależy jeszcze od szczegółów tej ordynacji. Otóż zachęcam sam siebie i nas, Irku, zachęcam do tego, żebyśmy podjęli temat polityczny. Programu wyborczego polskiej lewicy do Parlamentu Europejskiego dokładnie za 2 lata. Maj 2019. Nie postulatu do dziś istniejących partii politycznych, bo ja nie wiem, w jakiej kondycji one będą za 2 lata. Ale spróbujmy już dzisiaj pracować nad programem politycznym polskiej lewicy dla zapewnienia bytu reprezentacji polskiej lewicy we frakcji socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim. Nie twierdzę, że my będziemy to listy tworzyć. Natomiast możemy być impulsem i starajmy się, spróbujmy to zrobić, do rozmowy na ten temat, rozmowy programowej, edukacji, o której mówiliście, nieprawdopodobnie ważna rzecz. Edukacji i tej europejskiej, i tych wszystkich tematów, które się pojawiają. Bardzo jest to wdzięczny moment, dlatego że najmniej kontrowersyjny, najmniej dla środowisk politycznych lewicy kontrowersyjny. Spróbujemy, a będziemy się rozliczać z tego za lat parę. Zapraszam za rok, chyba że przeniesiemy kongresy na trochę wcześniej, żeby tak bardzo nam nie psuły weekendów działkowych, to przemyślimy sobie, czy nie zrobić co rok, zresztą 4 czerwiec, 27 maj dziś, może w przyszłym roku zrobimy nieco wcześniej, w takim okresie, kiedy mniej alternatyw, mniej musimy rodzinie poświęcić, żeby być na kongresie, chociaż u nas frekwencja jest najmniej istotnym kryterium, bardziej istotnym kryterium jest poziom satysfakcji, który uczestnicy mają i ci, którzy byli w programie i ci, którzy przyszli, poświęcili tę sobotę dla nas. Wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam, może nie za rok, a wcześniej, na 3 kongres i na wszystkie poprzedzające to wydarzenie intelektualne, ale może i nie tylko, bardzo intelektualne imprezy, które będziemy filmować. Do zobaczenia.